Dzisiaj odbyły się przede wszystkim odbiory techniczne, jak i również przejazd techniczny samego tramwaju. Ważna inwestycja i ważny krok do jej oddania, ponieważ on spina klamrą ten obiekt i pozwala na użytkowanie już mieszkańcom. Inspektorzy poszczególnych branż sieci sprawdzali po kolei wszystkie elementy, za które byli odpowiedzialni. Mówimy tutaj o branży drogowej i o całej infrastrukturze podziemnej, o wszystkich branżach sieci. Te, które są poprowadzone w moście. Mamy tutaj sieć gazową, wodną, energetyczną. Tramwaje, różne modele tramwaji przejeżdżały przez ten obiekt dzisiaj w godzinach nocnych. Te próby zakończyły się sukcesem, to znaczy wszystkie elementy, zarówno sieć trakcyjna, słupy trakcyjne, torowisko, rozjazdy działają prawidłowo przy wszystkich modelach tramwajów, które tutaj będą się poruszać po tym obiekcie. Nowiutkie torowisko, jakby nie patrzeć, mamy. Mosty świeżo wyremontowane. No i komfort jazdy na pewno będzie lepszy, jak był. Mamy nowe przystanki tramwajowe, których wcześniej nie było przy Księcia Witolda. Na pewno poprawią ciąg komunikacyjny osób, które chcą podróżować MPK. Wojtek miał ten most na głowie przez 3 lata i postanowił, że przynajmniej na chwilę ten most będzie miał jego na głowie. I Wojtek z racji tego, że jest joginem, potrafi stanąć na głowie, zaraz to zrobi. Nie będzie dubla. Po prostu zwrócić uwagę na ten obiekt, bo jest to perełka. Też wyrazić uznanie dla tych, którzy mieli tą robotę na głowie przez cały czas, wszyscy, którzy byli w to zaangażowani. I udało się to zadanie zakończyć w terminie.